Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dziś na makaron z mięsem mielonym i warzywami w sosie pomidorowym. Pyszne, proste i pożywne danie, które będzie ciekawą alternatywą dla spaghetti. Zapraszam do oglądania filmu. Makaron gotujemy w garnku z lekko osolonym wrzątkiem według przepisu na opakowaniu, po czym odcedzamy. Cebulę drobno osiekamy, marchew, pietruszkę i seler ścieramy na tarce o dużych oczkach. Do dużego garnka z niewielką ilością rozgrzanego oleju wrzucamy posiekaną cebulę i delikatnie ją szklimy, od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy mięso mielone i wszystko chwilę podsmażamy. Do mięsa i cebuli wrzucamy starte warzywa oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Całość dusimy na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż jarzynka zmięknie. Następnie do warzyw i mięsa dodajemy pomidory z puszki oraz przecier pomidorowy. Wszystko doprawiamy solą, sporą ilością czarnego pieprzu oraz słodką i ostrą papryką. Całość gotujemy jeszcze około 5 minut, często mieszając. Ugotowany wcześniej makaron dodajemy do sosu pomidorowego z warzywami oraz mięsem i wszystko dokładnie razem łączymy, po czym zdejmujemy z ognia. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.